So let's explain a little bit now about the practice of Sokchen. Dobrze, no to teraz trochę powiemy na temat praktyki. Teraz powiedzmy trochę na temat praktyki Dzogchen. Yeah, I repeat so that in case you wasn't recorded. Yes, yes, I just powtórzę, tak jako że nie nagrało się. Okay, so let's now speak a little bit about the practice of Dzogchen. Yes, teraz powtórzymy trochę na temat praktyki Dzogchen. You already have translated. No, więc już miałem. Dobrze, no więc już tak. We can continue. Okay. So in the practice of Dzogchen, we use presence in order to destroy presence. Więc teraz w praktyce Dzogchen tak używamy obecności, przytomności po to, żeby zniszczyć obecność, przytomność. It sounds very wild. To brzmi bardzo dziko. We have to explain it. Więc trzeba teraz to wyjaśnić. We are speaking about relative presence, which is your conceptual and dualistic. Więc teraz mówimy teraz o tej obecności, którą wyjaśniliśmy przed przerwą, tak? Która jest relatywna i dualistyczna. We use this dualistic presence in order to discover the true condition. Więc używamy teraz tej dualistycznej obecności po to, ażeby odkryć ten prawdziwy stan. Which is the condition of Rigpa. To jest tym stanem Rigpy, which we already explained, który już wyjaśniliśmy, which is totally non-conceptual and non-dualistic, który jest totalnie niekonceptualny, pozakonceptualny i niedualny. So that means that this dualistic presence has to dissolve. Więc teraz to oznacza, tak, że ta dualistyczna obecność musi ulec rozpuszczeniu. Okay, so this is the beginning of the practice of Dzogchen. I teraz to jest początek praktyki Dzogchen. Now we have, in Dzogchen we don't have a single method. Teraz w Dzogchen nie mamy jednej metody. We have three series of teaching. Mamy takie trzy zestawy nauk. That apply different methods. W których stosuje się różne metody. But in all of them the principle is self-liberation. Ale we wszystkich główną zasadą jest to, co nazywamy samowyzwoleniem. Self-liberation means it liberates by itself without someone liberating it. Więc samowyzwolenie, tak, oznacza, że coś samo ulega temu wyzwoleniu, a nie, że jest jakby wyzwalane, tak, przez coś, co leży na zewnątrz niego. If someone liberates it, więc, bo jeżeli tak ktoś, tak, na zewnątrz by to wyzwalał, that liberation would be caused. Więc to wyzwolenie wtedy byłoby spowodowane. And therefore it would not be liberation. Więc tak naprawdę nie byłoby takim faktycznym wyzwoleniem, tak, bo byłoby skutkiem jakiejś przyczyny. It would be samskrita, it would. Bo byłoby dalej tą samskritą, tak, czyli dalej byłoby czymś takim stworzonym, złożonym. And the result would be impermanent and subject to suffering. No i rezultat wtedy dalej byłby nietrwały i podlegałby temu cierpieniu. And would pertain to samsara. No i dalej należałby do samsary. So, in the old, at the time of Padmasambhava, several teachers divided the path into. Więc teraz w czasach mistrza Padmasambhavy z Tybetu ścieżka buddyjska została podzielona na dwa. Path of renunciation, path of transformation and path of spontaneous liberation. W zasadzie na trzy, tak, czyli ścieżkę wyrzeczenia, ścieżkę transformacji, przekształcenia, którą znamy jako tantrę oraz ścieżkę samowyzwolenia. Path of renunciation meant it's a little bit like what the Buddha practiced, the Buddha himself. Więc ścieżka porzucenia to jest bardziej to, co praktykował historyczny Budda, tak? That he went through a lot of very severe practices. Więc przechodził, tak, takie bardzo ciężkie takie praktyki.
And also the Mahayana is included in that. I również ten buddyzm Mahayana jest w większości w tym zawarty. The path of transformation is all the tantras that are based in transforming impure vision into pure vision. Więc znowu teraz ta ścieżka przekształcenia, tak? Czyli tantryzm polega na przekształcaniu tej nieczystej wizji, czyli tego nieczystego postrzegania w czystą wizję, tak? W to czyste postrzeganie. And transforming the passions into wisdom. I przekształcaniu właśnie namiętności, tak? Czyli tych emocji w mądrości. And the principle is passions are like firewood. I teraz zasada jest taka, tak, że emocje są jak drewno na opał. Wisdom is like fire. A mądrość jest jak ogień. The more firewood, the more fire. Im więcej tego drewna na opał, tym większy jest ogień. But we have to have the right capacity. Tak, ale trzeba mieć też odpowiednie zdolności, żeby praktykować w taki sposób. And practice correctly. I żeby praktykować też trzeba też poprawnie praktykować. Because otherwise we just increase the passion. Ponieważ tak to inaczej będziemy po prostu zwiększać takie przeszkadzające emocje. So it's very important that we don't deceive ourselves. Więc ważne jest, żeby nie oszukiwać też samego siebie. That we realize whether the practice is working or not, and then otherwise we get counsel on how to apply it so that it really works. Więc w takim razie, tak, musimy być naprawdę świadomi tego, co robimy i czy to dla nas działa, po to, że jeżeli zauważymy, że mamy problemy, to żebyśmy mogli też po prostu udać się poradę, tak, żeby to faktycznie mogło działać w taki sposób, jak trzeba. And the third path is the path of spontaneous liberation. I teraz tą trzecią ścieżką, tym trzecim rodzajem ścieżki buddyjskiej jest ścieżka samowyzwolenia, czy też takiego spontanicznego wyzwolenia. Which applies as a principle, not renunciation nor transformation, but spontaneous liberation. Czyli tutaj zasadą nie jest ani takie porzucanie, tak, odrzucanie tych emocji, ani nie jest też ich transformowanie, tylko tutaj jest właśnie to spontaniczne wyzwolenie. Now, only when liberation is spontaneous, i tylko kiedy to wyzwolenie jest takie spontaniczne, is it true liberation. To jest takim prawdziwym wyzwoleniem. Because otherwise it will be contrived, it will be caused, it will be created, it will be produced, it will be conditioned, it will be etc. Ponieważ tak jak już wyjaśniliśmy, tak, jeżeli nie byłoby takie, to znaczyłoby, że jest jakoś wymuszone, że jest stworzone, że jest sztuczne, że jest wymyślone. Więc w takim razie, no znowu, tak, byłoby nietrwałe, nie byłoby doskonałe. Does that mean that the other path don't work? Ale czy to oznacza w takim razie, że inne ścieżki nie działają? No. Nie, to tego nie oznacza. Take the example of the Buddha Shakyamuni. He was practicing the path of renunciation and he practiced it very hardly with very harsh conditions. Więc mamy w takim razie przykład Buddy Shakyamuniego, tak, który sam praktykował ścieżkę porzucenia, tak. Praktykował ją niezwykle wytrwale i też w takich bardzo trudnych warunkach. But how did he awaken? I w takim razie jak się przebudził? He, after going through all these hardships. Teraz tak po przejściu, tak, tych wszystkich ciężkich prób, po poddaniu się tym ciężkim okolicznościom. He found this tree and he thought he found it was the right place and he said I will sit here until I find what I'm looking for. No i znalazł to drzewo Bodhi, tak, i zdecydował, że pod nim usiądzie, że pozostanie tam, dopóty nie odkryje, tak, tego, czego szukał. Then he had these visions of demons attacking him. No i wtedy, tak, Buddha, siedząc pod tym drzewem, miał wizję atakujących go demonów. And he remained totally aloof. I pozostał taki totalnie wyluzowany, tak zupełnie niedotknięty tym. And then he saw the visions of the apsara seducing him. I wtedy zobaczył wizję apsar, tak, czyli takich, może tak jakby odnosząc do naszej mitologii, takich pięknych nimf, które próbowały go uwieść. And he remained totally aloof. I znowu pozostał tak totalnie wyluzowany, nie przejmował się tym. And then he entered a very deep absorption.
I wtedy wszedł w bardzo głęboką absorpcję. And then when the morning star rose, tą głęboką absorpcję medytacyjną i wtedy, kiedy gwiazda zaranna wzeszła na niebo, he perceived it in a non-dual and non-conceptual way. Zobaczył ją i postrzegał ją właśnie w ten niedualny i niekonceptualny sposób. With a total freedom of awareness. Właśnie w takim totalnym wyzwoleniu tej świadomości. So that was a spontaneous liberation. Więc w takim razie to było takie spontaniczne wyzwolenie. In Tantra people produce three types of experiences. I teraz w Tantrze, tak? Ludzie praktykują, uzyskując trzy rodzaje doświadczeń. First, by means of a stage of creation, or kerim. Pierwsze, za pomocą tego, co w tantryzmie nazywa się fazą budowania, czyli tak zwanego kerim. They develop a visualization, which is a manifestation of clarity. Więc teraz rozwijają wizualizację, tak budują taką wizualizację w swojej praktyce, która jest manifestacją tego, co określa się jako przejrzystość. It's the level of energy or voice. Więc to dzieje się z poziomu energii, czy też tego, co w tybetańskich naukach nazywamy głosem czy mową. Then, with the stage of perfection. I teraz, tak, docierając do takiego etapu, do znowu tej fazy doskonalenia, czy też fazy spełniającej, they produce an experience of sensation. W tej praktyce tantrycznej znowu uzyskują doświadczenie doznań. Very strong pleasure or very strong pain would work equally. Więc teraz taka bardzo silna przyjemność, ale też bardzo silny ból działałby równie dobrze. But if we practice with very strong pain. Ale jeżeli ludzie praktykowaliby, osiągając taki bardzo silny ból, we would harm the body and we wouldn't want to practice. To raniliby po prostu swoje ciała i nie mieliby ochoty tak na dalszą praktykę. So we practice with total pleasure. Dlatego praktykuję się raczej z taką totalną przyjemnością. And then, because there is also a retaining the fit essence. I teraz w tych naukach tantrycznych również mówi się o tym zatrzymywaniu właśnie energii nasiennej. That causes the volume of energy entering the higher centers to increase. Więc zatrzymuje się tą nasienną energię, co sprawia, że poziom energii podnosi się, tak? Przechodzi wtedy do wyższych ośrodków energetycznych, tak? Wzrastając tam. And awareness becomes more panoramic. I wtedy świadomość ulega takiej panoramizacji, poszerzeniu. And normally we have a tunnel-like awareness. Bo normalnie nasza świadomość działa w sposób taki tunelowy, tak? W sposób takiej tunelowej wizji. And that takes something as figure. Czyli weźmy teraz jakiś kształt. And perceives it as though it were inherently separated. Czyli ten kształt postrzegajmy jako coś, postrzegamy, tak? Jako coś, co jest samo w sobie czymś oddzielnym, tak? Od reszty, od kontekstu. When the separation is actually produced by the figure ground mind. Ale no tak naprawdę, tak? To poczucie oddzielenia jest czymś wytworzonym przez umysł. With this increase, then it becomes evident that the figure is not inherently separable, but is part of totality. I teraz jak następuje, tak, ten wzrost energii w wyższych ośrodkach, ta uwaga panoramizuje się, to właśnie wtedy okazuje się, że ten kształt nie jest czymś oddzielnym, ale jest częścią tej totalności, tego kontinuum, o którym była mowa. And therefore that is not inherently separate. I w takim razie właśnie ujawnia się to, że on nie jest tak naprawdę sam z siebie w jakikolwiek sposób oddzielny od reszty. That the perception of separateness was an illusion. Czyli właśnie wtedy okazuje się, tak, że to poczucie, że to postrzeganie jakiejś oddzielności, osobności, że to było złudzenie. And that the perception that this is a pole for pole dancing is an illusion. I to jest dla przykładu, tak, okazuje się, że takie postrzeganie, tak, że to my mamy właśnie tę rurę, tak, do tego tańczenia na niej, to okazuje się, że to postrzeganie w taki sposób było złudzeniem.
I don't think it's a fireman's pole because there is no pole. Natomiast mówi, że nie wydaje mu się tak, żeby to była ta taka rura do zjeżdżania dla strażaków. So that is an experience of emptiness. Dobrze, więc to jest właśnie takie właśnie zdanie sobie sprawy, tak, doświadczenie właśnie tej nieoddzielności, tego braku, tego samoistnego istnienia rzeczy jest doświadczeniem pustki, pustości. Okay. Then we use these three experiences as three reflections, very powerful reflections in a mirror. Czyli teraz używamy tych trzech rodzajów doświadczeń, tak? Czyli przejrzystości, czyli tej wyrazistej wizualizacji, tak? Tych doznań, czyli takich bardzo silnych odczuć oraz tego doświadczenia pustki. Tych trzech używamy jako takich bardzo silnych bodźców, tak? Które mają taką moc, żeby... That we use for discovering the true condition of the mirror. Mają taką moc, żeby właśnie umożliwić nam odkrycie prawdziwego stanu lustra. When we have these three experiences very strongly manifest. Kiedy teraz mamy tak te trzy rodzaje doświadczeń i one manifestują się tak w taki bardzo silny sposób. Instead of looking at the reflections of the appearances, we turn back towards the reflectant capacity of the mirror, so to say, that is to our own awareness. Czyli tutaj używając takiej metafory lustra, tak? Że wtedy, jak te doświadczenia są takie bardzo silne, to już nie patrzymy na te zjawiska na zewnątrz, które są jak odbicia w lustrze, ale wtedy zaczynamy zwracać uwagę na samo to lustro, które je odbija. And because awareness cannot appear as object. I teraz skoro świadomość, tak, nie może, jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie może jawić się jako obiekt, jako przedmiot poznania. This is like someone who is walking and someone comes like that and makes him trip. Więc to przypomina taką sytuację, tak? Jakby ktoś szedł i nagle ktoś podaje mu nogę albo wykona jakiś ślizg przed nim i ta osoba, która właśnie szła, ona się przewraca, tak? I upada. And he collapses. I upada. So he is not jumping to the floor, he collapses because someone put the... Czyli przewraca się tak właśnie dlatego, że zostało właśnie zastosowane coś, także stało się coś, co wywołało ten przewrót. And when delusion collapses, then awareness can manifest. Tak, i teraz podobnie na takiej samej zasadzie, tak? To pomieszanie, to złudzenie też może się zawalić i wtedy ten prawdziwy stan się odkrywa. That's also spontaneous liberation, but achieved by means of transformation. Więc to jest takie spontaniczne wyzwolenie, ale osiągnięte za pomocą takiej transformacji. Of course, to achieve a spontaneous liberation by means of renunciation is an extremely long path. Więc teraz dla odróżnienia, bo tutaj mówiliśmy o tej tantrycznej metodzie, a znowu osiągnięcie, tak, tego momentu, tego spontanicznego wyzwolenia, tak, za pomocą takich praktyk polegających na porzuceniu emocji trwa bardzo długo. Some Mahayana teachings say it takes three unmeasurable eons. Więc w niektórych naukach Mahayany mówi się, że to trwa trzy takie eony, tak? Czyli to by były trzy cykle istnienia wszechświata. Some eons are 3420 million years. Więc według niektórych, tak, tutaj mówimy o już liczbach rzędu 140 miliardów lat, tak? But these are unmeasurable. Ale no ogólnie mówimy tak, że to jest coś po prostu, co jest takie niezliczone, tak, że nie jesteśmy w stanie wręcz zawrzeć tego w takich jednostkach czasowych, które normalnie wykorzystujemy. Tantra is much faster, you can attain awakening in this life. Więc teraz tantra, tak, jest uważane za znacznie szybszą ścieżkę. Jest szybszą ścieżką, ponieważ pozwala na osiągnięcie tego wyzwolenia już w jednym życiu. But normally, in order to attain realization, you would need necessarily to develop the visualization in retreat. Tylko teraz normalnie, tak, żeby właśnie uzyskać faktycznie tej owoc tej tantry, tego wyzwolenia za pomocą tantry, no to trzeba byłoby spędzić taki długi czas na odosobnieniu, tak, żeby rozwinąć te wszystkie wizualizacje, o których była mowa, tak, w taki dokładny sposób. And then apply the practices of the stage of completion or perfection. No i wtedy zastosować, tak, tę właśnie fazę spełniającą, tak, to doskonalenie, o której była mowa. In order to produce these experiences of total pleasure and total emptiness. Żeby wywołać właśnie te doświadczenia, tak, tej totalnej przyjemności czy błogości oraz tej totalnej pustki. So to produce these three experiences you have to have a retreat minimum three years, 3 months, 3 days.
Więc teraz tak, żeby osiągnąć faktycznie takie doświadczenie, to o które chodzi, to trzeba by było przynajmniej spędzić na ścisłym odosobnieniu, przyjmuje się tradycyjnie, że 3 lata, 3 miesiące i 3 dni. Often 7-7-7? No ale bardzo często 7 lat, 7 miesięcy i 7 dni. Other time 9-9-9? Lub w innych przypadkach 9 lat, 9 miesięcy i 9 dni. So it's a fast method, but it's not very practical in the West. Więc jest to już dosyć szybka ścieżka, ale nie jest specjalnie praktyczna, tak jak na zachodzie. In Dzogchen, of course, we also have to do some retreat. I teraz znowu, kiedy praktykujemy Dzogchen, tak, to dalej musimy wykonywać jakieś odosobnienia. But no, we don't need such a long retreat. Ale nie potrzebujemy aż takich długich odosobnień. The testament of Garab Dorje, the first teacher of Buddhist Dzogchen. Bo jest takie świadectwo, tak, tego pierwszego nauczyciela buddyzmu Dzogchen, który nazywał się Garab Dorje. Was direct introduction, do not remain in doubt, continue in this state. Więc jego świadectwo, tak, czyli pierwsza nauka Dzogchen składała się z trzech twierdzeń, tak. Czyli pierwsze to było właśnie bezpośrednie wprowadzenie, rozpoznanie tego stanu. Drugie to było porzucanie wątpliwości na temat tego, a trzecie to było już pozostawanie, tak, w tym prawdziwym stanie. Direct introduction is the first glimpse of Rigpa. Więc teraz to bezpośrednie wprowadzenie to jest taki pierwszy przebłysk tej Rigpy. But if the energetic level is not very high, ale teraz jeżeli poziom energii, tak, nie jest zbyt wysoki, after it happens, we may have doubt. Po tym jak nastąpi ten przebłysk, to możemy znowu popaść w jakieś wątpliwości na temat tego. Especially because, as Acharya Dignaga said, szczególnie ponieważ, jak powiedział filozof Acharya Dignaga, to remember is always to remember that I was perceived.